Po osłoniętej od wiatru stronie domu było gorąco. Pani Dolderson, która siedziała na progu oszklonych drzwi na taras, przesunęła fotel do tyłu, by ukryć w cieniu głowę, nie pozbawiając reszty ciała słonecznego ciepła. Odchyliła głowę na poduszkę i zapatrzyła się przed siebie. W tym miejscu jakby zatrzymał się czas. Na skraju trawnika rósł jak zawsze stary cedr. Z płasko rozpostartymi konarami sięgał zapewne nieco dalej niż wówczas, gdy była dzieckiem. Ale trudno to było zauważyć. Wydawał jej się wtedy równie ogromny jak teraz. Dalej żywopłot, jak zawsze równy i elegancki. Po obu stronach furtki prowadzącej do zagajnika wciąż rosły dwa bliżej nieokreślone krzewy. Wystrzyżone na kształt ptaków. Koki i Oli. Jakie to cudowne, że nadal tam są, mimo że pióra w ogonie Oliego nieco rozczapierzyły się z upływem czasu. Kwietnik po lewej stronie, przed kępą krzewów, jak zwykle olśniewał kolorami. Może nawet bardziej niż kiedyś. Wydawało się, że barwy kwiatów stały się jaskrawsze, lecz i tak prezentowały się wspaniale. Natomiast w zaroślach, za żywopłotem, zaszła pewna zmiana. Rozmnożyły się młode drzewka. Zniknęły stare. Między gałęziami prześwitywał teraz różowy dach sąsiadów, których dawniej nie było. Gdyby nie to, można by właściwie zapomnieć na chwilę o minionych latach życia. Senne popołudnie. Ptaki odpoczywają, popzykują pszczoły. Delikatnie szeleszczą liście. Na pobliskim korcie rytmicznie odbijają się piłki. Od czasu do czasu jakiś głos podaje wynik meczu. Mogło to być każde z wielu słonecznych popołudni w ciągu tych 50 lub 60 lat. Pani Dolderson uśmiechnęła się do tego widoku. Kochała go, będąc małą dziewczynką, a teraz kochała go jeszcze bardziej. Tu, w tym domu, przyszła na świat. Tutaj wyrosła. Tu wydano ją za mąż. Tu wróciła po śmierci ojca. Wychowała dwójkę dzieci. Tu się zestarzała. Wkrótce po drugiej wojnie o mało go nie straciła. I jest tu nadal. Wszystko dzięki Haroldowi. Mądry chłopak i wspaniały syn. Kiedy stało się oczywiste, że nie będzie w stanie sama utrzymać domu, że trzeba go będzie sprzedać, właśnie Harold przekonał swoją firmę, by go wykupiła. Wyjaśnił przy tym matce, że nie interesuje ich dom, lecz parcela, jak każdego kupca. Wprawdzie sam budynek nie przedstawia już prawie żadnej wartości, ale jest dość korzystnie usytuowany. Warunkiem sprzedaży było przerobienie czterech południowych pokoi na samodzielne mieszkanie, które miało pozostawać do jej dyspozycji aż do śmierci. Resztę domu przebudowano na internat dla około 20 młodych pracowników laboratorium i biura, które wybudowano od północy, na miejscu dawnej stajni i części padoku. Pani Dolderson wiedziała, że pewnego dnia stary dom zostanie rozebrany, ale na razie, póki żyje, dom i ogród od strony południowej i zachodniej mają pozostać nietknięte. Harold zapewni ją, że nikt ich nie ruszy przez co najmniej 15-20 lat, czyli znacznie dłużej niż będzie to konieczne. Poza tym rozmyślała spokojnie, odejdzie bez większego żalu. W miarę upływu czasu człowiek staje się niepotrzebny. Teraz zaś, kiedy musi poruszać się w fotelu inwalidzkim, jest ciężarem dla innych. Miała wrażenie, że nie należy już do tego świata. Że jest tu obca. Tyle rzeczy się zmieniło. Najpierw zaczęła mieć trudności z jego rozumieniem. A potem życie stało się tak skomplikowane, że przestała podejmować próby, by je zrozumieć. Nic dziwnego, pomyślała, że ludzie starzy wykazują taką zaborczość wobec rzeczy. Trzymają się kurczowo przedmiotów łączących ich ze światem, który potrafili pojąć. Harold to kochany chłopiec i ze względu na niego starała się nie popełniać głupstw. Często jednak okazywało się to trudne. Na przykład dzisiaj, podczas lunchu. Był taki podniecony jakimś eksperymentem,
który mają przeprowadzić po południu. Nie potrafił się powstrzymać, by o tym bez przerwy nie mówić. Chociaż musiał przecież wiedzieć, że wszystko to jest dla niej zupełnie niezrozumiałe. O ile mogła się zorientować, znowu opowiadał coś o wymiarach, ale tylko mu potakiwała, bynajmniej nie próbując zgłębić problemu. Gdy ostatnio poruszył ten temat, napomknęła, że za czasów jej młodości istniały tylko trzy wymiary i że nie bardzo sobie wyobraża, aby przy całym tym postępie można było do tego coś jeszcze dodać. Tą uwagą sprowokowała wykład na temat matematycznego podejścia do świata, które umożliwia dostrzeganie całej serii wymiarów. Zdaje się, że nawet moment istnienia względem czasu stanowić ma pewien rodzaj wymiaru. Z filozoficznego punktu widzenia zaczął wyjaśniać. Lecz pani Dolderson natychmiast się zgubiła. Wywołał jej tylko zamęt w głowie. Była przekonana, że w czasach jej młodości filozofia, matematyka i metafizyka stanowiły odrębne nauki. Tymczasem dzisiaj zdają się one w niepojęty sposób podążać tym samym torem. Słuchała więc tym razem w milczeniu, wydając tylko zachęcające pomruki, aż w końcu Harold uśmiechnął się posępnie i powiedział, że jest bardzo kochana, wysłuchając go tak cierpliwie. Następnie wstał od stołu i podszedł do matki, kładąc ręce na jej dłoni. Pocałował ją delikatnie w policzek, a ona życzyła mu powodzenia w tajemniczym doświadczeniu. Potem weszła Jenny, żeby posprzątać ze stołu i przewieźć panią Dolderson bliżej okna. Rozleniwiające, pobiednie słońce wprawiło ją wkrótce w stan półsnu, półjawy i przeniosło 50 lat wstecz. Kiedy to podobnego popołudnia, siedząc przy tym samym oknie, oczywiście fotel inwalidzki, był wtedy nie do pomyślenia, czekała na Artura. Z bijącym sercem czekała na Artura, który już nigdy się nie zjawił. Jakże dziwnie potoczyły się zdarzenia, gdyby Artur zjawił się owego dnia, prawie na pewno wyszłaby za niego. Wówczas Harold i Cynthia nigdy by się nie urodzili. Miałaby oczywiście jakieś dzieci, ale nie byłby to Harold ani Cynthia. Cóż za dziwna przypadkowość rządzi istnieniem. Wystarczy, że kobieta powie nie jednemu, a tak innemu mężczyźnie, by powołać do życia potencjalnego mordercę. Jakimi głupcami są ci współcześni? Próbują wszystko uporządkować, uczynić życie bezpiecznym, a przecież za nimi, w przyszłości każdego z nich ciągnie się usiany przypadkami łańcuch kobiet, które kiedyś powiedziały tak albo nie, w zależności od zwykłego kaprysu. Ciekawe, że właśnie teraz naszły je wspomnienia o Arturze. Przez całe lata zupełnie o nim nie myślała. Była wtedy absolutnie przekonana, że oświadczy się jej owego popołudnia. Nie miała pojęcia o istnieniu jakiegoś Colina Doldersona i gotowa była się zgodzić. O tak, z pewnością przyjęłaby te oświadczyny. Nie było żadnych wyjaśnień. Nigdy się nie dowiedziała, dlaczego nie zjawił się ani tego dnia, ani nigdy potem. Nigdy do niej nie napisał. Mniej więcej po 2 tygodniach nadszedł dość osły list od jego matki, z którego wynikało, że Artur zachorował i lekarze zlecili mu wyjazd za granicę. Nic ponadto, aż do dnia, w którym natknęła się w jakiejś gazecie na jego nazwisko, ponad 2 lata później. Oczywiście czuła złość. Dziewczyna ma przecież swoją godność i przez jakiś czas było jej przykro. Skąd mogła wiedzieć, że w końcu wyjdzie jej to na dobre? Czy kochałaby jego dzieci tak samo? Czy byłyby równie dobre i mądre jak Harold i Cynthia? Co za nieskończona ilość możliwości. Wszystkie te geny i inne rzeczy, o których tyle się dzisiaj mówi. Ucichły odgłosy gry w tenisa. Gracze zapewne odeszli do swoich tajemniczych zajęć. Pszczoły wciąż pracowicie brzęczały wśród kwiatów.
Przyleciało kilka motyli, poruszały się w powietrzu po dyletancku, ociężale. Drzewa w oddali drżały w nasilającym się upale. Senność popołudnia działała tak nieodparcie, że pani Dolderson w końcu jej się poddała. Oparła głowę na poduszkach, nie zwracając właściwie uwagi na ledwo słyszalny szum, w tonie nieznacznie wyższym niż brzęczenie pszczół, który wprawdzie nasilał się, lecz nie był na tyle głośny, by wywołać jej niepokój. Powieki opadły jej same. Naraz w odległości kilku metrów, lecz poza zasięgiem wzroku, pani Dolderson usłyszała kroki. Rozległy się tak nagle, jakby ktoś zszedł z trawnika na ścieżkę. Wówczas jednak widziałaby kogoś na trawniku. Jednocześnie usłyszała męski głos, brzmiący pogodnie, ale niezbyt głośno. Śpiew rozległ się równie nagle, właściwie w pół słowa. Robią, tak robią. Piosenka urwała się raptownie, kroki także ucichły. Pani Dolderson miała teraz oczy otwarte, otwarte bardzo szeroko. Zacisnęła kościste palce na poręczach fotela. Przypomniała sobie tę melodię. Co więcej, bez wątpienia znała także ten głos. Po tylu latach. Co za idiotyczny sen. Oburzyła się w duchu. Wspomniała go zaledwie na moment przed zamknięciem oczu. A jednak to wcale nie przypominało snu. Wszystko było wyraźne, czyste, znajome i logiczne. Pod palcami czuła przecież twardość poręczy fotela. Przyszło jej do głowy, że umarła. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego ten stan nie przypominał zwyczajnego snu. Zapewne umarła cichą śmiercią, siedząc spokojnie w promieniach słońca. Doktor uprzedzał, że może się to zdarzyć całkiem niespodziewanie. I tak właśnie się stało. Przez krótką chwilę doznała uczucia ulgi. Nie dlatego, że lękała się śmierci, lecz dlatego, że spodziewała się cierpienia, a więc już po wszystkim. Nic nie bolało. Po prostu zapada się w sen. Poczuła się nagle szczęśliwa, a nawet uradowana. Tylko dlaczego wciąż jest przykuta do tego fotela? Zazgrzytał żwir pod stopami i rozległ się zdumiony głos. A to ci heca! Cuda nie widy! Co tu się u licha wyprawia? Pani Dolderson zamarła w fotelu. Nie miała już żadnych wątpliwości, czyj to głos. Cisza? Stopy poruszyły się znowu, niezdecydowanie. Zabrzmiały kroki, zbliżały się powoli, niepewnie. W polu jej widzenia ukazał się młody człowiek. Och, wyglądał tak młodo. Poczuła lekki ucisk w sercu. Miał na sobie blazer w prążki i białe flanelowe spodnie. Na szyi jedwabną apaszkę, a na głowie zsunięty do tyłu słomkowy kapelusz z kolorową wstążką. Ręce trzymał w kieszeniach spodni, pod lewym ramieniem ściskał rakietę tenisową. Najpierw ujrzała profil niezbyt korzystny, ponieważ na twarzy mężczyzny malowało się zdumienie. Stał z otwartymi ustami, wpatrując się w jeden z różowych dachów, prześwitujący przez gałęzie drzew. Arturze, powiedziała pani Dolderson cicha. Przestraszył się. Rakieta wyślizgnęła mu się spod ramienia i zadudniała na ścieżce. Próbował ją podnieść, zdjąć kapelusz i jednocześnie zapanować nad sobą. Z niewielkim powodzeniem. Kiedy się wyprostował, twarz miał różową, i wciąż zakłopotaną. Patrzył na staruszkę siedzącą w fotelu, okrytą pledem, na jej szczupłe, delikatne dłonie, palce zaciśnięte na poręczach fotela. Sięgnął spojrzeniem poza nią, w głąb pokoju. To, co tam ujrzał, wzmogło jego niepokój. W oczach pojawił się lęk. Skierował wzrok z powrotem na staruszkę. Przyglądała mu się z napiętą uwagą. Nie przypominał sobie, by kiedykolwiek ją spotkał. Nie miał pojęcia, kim była. Mimo to jej spojrzenie wydawało mu się znajome. Spuściła wzrok na swoją prawą dłoń. Przyglądała się jej przez chwilę jakby nieco zdziwioną, po czym znowu zajrzała mu w oczy. — Nie poznajesz mnie, Arturze? — zapytała.
W jej głosie zabrzmiała nuta smutku, w której wyczytał zawód i wymówkę. Za wszelką cenę usiłował wziąć się w garść. Obawiam się, że nie, wyznał. Proszę pani, pani... Zająknął się, ale ciągnął dalej zdesperowany. Zdaje mi się, że jest pani ciotką Telmy, panny Kilder. Przez dłuższą chwilę patrzyła na niego z powagą. Nie zrozumiał jej spojrzenia, ale wkrótce pospieszyła z wyjaśnieniem. Nie, nie jestem ciotką Telmy. Raz jeszcze powędrował wzrokiem w głąb pokoju. Tym razem potrząsnął głową z niedowierzaniem. Wszystko jest jakieś inne, chociaż nie zupełnie, stwierdził strapionym tonem. Nie wszedłem chyba do cudzego. Przerwał i odwrócił się, aby ponownie zlustrować ogród. Nie, z pewnością nie, upewnił się stanowczo. Ale co się stało? Nie był już zdumiony. Był wstrząśnięty. Znowu skierował na panią Dolderson przerażone spojrzenie. Doprawdy? Nie rozumiem, skąd mnie pani zna? Dopytywał się. Zaniepokojona jego rosnącą rozpaczą odpowiedziała ostrożnie. Poznaję cię, Arturze. Poznaliśmy się kiedyś. Naprawdę? Niestety nie przypominam sobie. Bardzo mi przykro. Źle wyglądasz, Arturze. Przysuń sobie krzesło i usiądź tu na chwilę. Dziękuję, pani. Pani? Dolderson, uzupełniła. Dziękuję pani Dolderson, odparł i zmarszczył czoło, usiłując przypomnieć sobie nazwisko. Patrzyła, jak przysuwa krzesło. Znała każdy jego gest, każdy szczegół twarzy, nawet ten niesforny kosmyk, który zawsze opadał mu na czoło, kiedy się pochylał. Usiadł i milczał przez jakiś czas, spoglądając spod zmarszczonych brwi na ogród. Pani Dolderson również milczała. Była niewiele mniej zdziwiona niż on, chociaż tego nie okazywała. Przypuszczenie, że umarła, okazało się całkowicie niedorzeczne. Siedziała jak zwykle w fotelu. Wciąż bolał ją krzyż. Nadal potrafiła ścisnąć poręcze i poczuć ją pod palcami. Nie śniła jednak. Wszystko było to zbyt namacalne, zbyt materialne. Znacznie bardziej realne niż to, co jawi się w snach i zbyt sensowne. Gdyby ten młodzieniec nie był Arturem. A może to po prostu jakieś przewidzenie? Jakiś żart wyobraźni, który nadała twarz Artura innemu mężczyźnie? Zerknęła na niego. Nie, to niemożliwe, przecież zareagował na imię Artur. To bez wątpienia Artur. Ma na sobie blazer Artura. Dzisiaj blazery mają zupełnie inny krój. Poza tym od lat nie widziała mężczyzny w słomkowym kapeluszu. Może więc duch? Ależ nie. Był przecież całkiem materialny, kiedy siadał, zaskrzypiało krzesło i ten żwir, który chrzęścił pod jego butami. Zresztą kto widział ducha pod postacią bezgranicznie zdumionego młodzieńca, który w dodatku zaciął się przy goleniu? Przerwał jej rozmyślania, odwracając ku niej głowę. Spodziewałem się zastać tu Telmę, wyjaśnił. Mówiła, że tu będzie. Czy może mi pani powiedzieć, gdzie ona jest? Mały, przestraszony chłopiec pomyślała. Należało go pocieszyć, zamiast straszyć dalej. Nie potrafiła jednak wymyślić niczego oprócz zapewnienia. Telma jest daleko. Koniecznie muszę ją odnaleźć. Ona na pewno mi wytłumaczy, co się tutaj stało. Poruszył się, żeby wstać. Położyła mu dłoń na ramieniu, próbując go powstrzymać. Zaczekaj, poprosiła. Jak sądzisz, co mogło się wydarzyć? Co cię tak zaniepokoiło? Wszystko. Zatoczył ręką szeroki łuk, obejmując całą okolicę. Wszystko się zmieniło, chociaż wygląda tak samo. Mam wrażenie, że dostałem lekkiego pomieszania zmysłów. Zmierzyła go poważnym spojrzeniem i pokręciła głową. Chyba nie masz racji. Powiedz mi proszę, co się zmieniło? Przyszedłem zagrać w tenisa, chociaż tak naprawdę chciałem spotkać się z Telmą, poprawił się. Wszystko było w porządku, jak zwykle.
Przyszedłem zagrać w tenisa, chociaż tak naprawdę chciałem spotkać się z Telmą. Poprawił się. Wszystko było w porządku, jak zwykle. Wjechałem przez główną bramę, oparłem rower o duży świerk i ruszyłem ścieżką w kierunku domu. Kiedy jednak dotarłem do rogu domu, zaczęło dziać się coś dziwnego. Co takiego? Zapytała pani Dolderson. Co dziwnego się stało? No prawie wszystko. Wydawało mi się, że drgnęło słońce. Drzewa zrobiły się nagle wyższe i inne niż przedtem. Kwiaty na tamtym klombie zmieniły kolor. Pnącze, które wcześniej zakrywało całą ścianę, jest o połowę niższe. Poza tym wygląda na jakiś inny gatunek. No i wreszcie tamte domy. Nigdy ich przedtem nie widziałem. Za krzakami rozciągało się zawsze puste pole. Nawet żwir na ścieżce jest bardziej żółty niż myślałem. I wreszcie pokój. Wprawdzie ten sam, bo znam to biurko, kominek, te dwa obrazy. Ale tapeta jest zupełnie inna. Nigdy jej tu nie było. W dodatku wcale nie jest nowa. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest Telma. Chcę, żeby mi to wyjaśniła. Ja chyba zwariowałem. Stanowczym gestem położyła rękę na jego dłoni. Nie ma obawy, stwierdziła zdecydowanym tonem. Jestem przekonana, że cokolwiek tutaj zaszło, jest pan przy zdrowych zmysłach. No to co się... Zamilkł gwałtownie i przechylił głowę, nadstawiając ucha. Dźwięk, w który się wsłuchiwał, przybierał na sile. Co to jest? Zapytał z niepokojem. Pani Dolderson wzmocniła uścisk. Wszystko w porządku. Pocieszała go tak, jak uspokaja się dziecko. Nie bój się, Arturze. Czuła, jak jego mięśnie tężeją w miarę narastania huku, który przetoczył się nad ich głowami, na wysokości niespełna 300 metrów. Ryk silników pozostawił za sobą rozedrgane powietrze, które dudniło jeszcze przez chwilę, aż ucichło na dobre. Artur dostrzegł oddalający się samolot. Gdy zwrócił się w stronę pani Dolderson, twarz miał bladą i przerażoną. Odezwał się nieswoim głosem. Co to było? Odpowiedziała łagodnie, jakby chciała wymóc na nim spokój. To tylko samolot, Arturze. Takie są straszne i hałaśliwe. Wpatrując się w miejsce, gdzie zniknął samolot, Artur potrząsnął głową. Widziałem i słyszałem samolot. Wcale tak nie wygląda. Wydaje dźwięk przypominający motocykl, tylko głośniejszy. A to było coś potwornego. Nie rozumiem. Nie rozumiem... Co tutaj się dzieje? Powtarzał żałośnie. Pani Dolderson chciała jeszcze coś powiedzieć, ale powstrzymała się, przypominając sobie nagle, jak Harold mówił o różnych wymiarach. O ich przemieszczeniach na inne płaszczyzny. O tym, że czas to tak jakby jeszcze jeden wymiar. Pod wpływem jakiegoś przebłysku intuicji zrozumiała. Nie, zrozumiała to zbyt mocne słowo. Raczej sobie uświadomiła, ale mimo tej świadomości czuła się zagubiona. Zerknęła ponownie na młodzieńca. Był nadal spięty i lekko drżał. Zastanawiała się, czy rzeczywiście traci zmysły. Musi go wyrwać z tego stanu. Nie sposób przeprowadzić tego łagodnie, ale jak wybrać najmniej brutalny sposób? Posłuchaj, Arturze, zaczęła. Zwrócił na nią nieobecne spojrzenie. Rozmyślnie przybrała energiczny ton. W szafce znajdziesz butelkę koniaku, przynieś ją proszę i dwa kieliszki. Zaordynowała. Posłuchał i oddalił się krokiem lunatyka. Nalała mu 1/3 kieliszka, sobie zaś tylko odrobinę. Wypij, poleciła. Artur zawahał się. No śmiało, przeżyłeś szok, to ci dobrze zrobi. Chciałabym z tobą pomówić, ale nie mogę, póki jesteś taki ogłupiały. Wypił, zakasłał i usiadł na krześle. Do dna. A kiedy opróżnił kieliszek, zapytała. Lepiej? Skinął głową w milczeniu. Podjęła już decyzję i ostrożnie nabrała powietrza w płuca. Przybrała teraz łagodny ton. Powiedz mi, Arturze, jaką mamy dzisiaj datę? Dzisiaj? Zdziwił się. Piątek oczywiście. To znaczy 27 czerwca. Chodzi mi o rok, Arturze. Który rok? Spojrzał jej w oczy.
Ja naprawdę jeszcze nie zwariowałem, proszę pani. Chyba wiem, jak się nazywam i gdzie jestem. To raczej rzeczy zwariowały, nie ja. I mogę panią zapewnić, że... Chcę, żebyś mi powiedział, który mamy rok, Arturze. Zażądała znowu apodyktycznie. Nie spuszczał z niej oka. 1913 oczywiście. Odparł. Pani Dolderson spuściła wzrok na trawnik, kwiaty. Pokiwała głową. Tak, dokładnie ten rok. To było w piątek. Ciekawe, że zapamiętała. Równie dobrze mógł to być 27 czerwca, ale na pewno to właśnie w piątek, latem 1913 roku, Artur nie zjawił się. Tak dawno, tak bardzo dawno temu. Z zamyślenia wyrwał ją jego głos, drżący z niepokoju. Dlaczego pani pyta o rok? Brwi miał ściągnięte, oczy pełne lęku. Był bardzo młody. Serce pani Dolderson ścisnęło się z żalu. Znowu położyła swoją kruchą dłoń na jego silnej ręce. Zaraz, wydaje mi się, że wiem, wymamrotał. To chyba... nie wiem. Nie wiem, jak to możliwe, ale... Ale nie pytałaby pani, gdyby... Stąd ta niezwykłość, prawda? Bo to już nie jest 913. Czy o to chodzi? Drzewa takie wysokie? Samolot? Zamilkł, wpatrując się w nią szeroko otwartymi oczyma. Musi mi pani powiedzieć. Proszę, bardzo proszę. Co się ze mną stało? Gdzie ja jestem? Gdzie jest ten... Mój ty biedaku, szepnęła pani Dolderson. Błagam panią. Za oparciem fotela miała The Times, rozwiązaną do połowy krzyżówką. Sięgnęła po gazetę. Niezbyt chętnie złożyła ją i podała Arturowi. Artur wyciągnął drżącą rękę. Londyn, poniedziałek 1 lipca. Przeczytał, a potem dalej szeptem pełnym niedowierzania. 1963. Opuścił gazetę i posłał pani Dolderson błagalne spojrzenie. Powoli pokiwała głową. Siedząc bez słowa, wpatrywali się w siebie nawzajem. Stopniowo wyraz jego twarzy uległ zmianie. Ściągnął brwi, jakby pod wpływem nagłego bólu. Rozejrzał się nerwowo, wodząc wokół spłoszonym wzrokiem. Jakby szukał ucieczki. Wreszcie zwrócił się ku niej. Zacisnął na moment powieki i zaraz ją otworzył. Ujrzała w nich ból i lęk. Nie, nie, to nie pani. Pani nie może być przecież. Powiedziała pani, że nazywa się Dolderson, prawda? Powiedziała pani, że jest... Pani nie jest, nie może być Telmą. Nie odezwała się. Patrzyli się na siebie. Wykrzywił twarz jak dziecko. O Boże! Krzyknął i ukrył twarz w dłoniach. Pani Dolderson opuściła powieki. Kiedy je podniosła, znowu nad sobą panowała. Spojrzała ze smutkiem na wstrząsane łkaniem ramiona. Podniosła ku pochylonej głowie szczupłą, poznaczoną niebieskimi żyłkami dłoń i delikatnie pogładziła jasne włosy. Prawą dłonią odszukała przycisk dzwonka na stole. Przycisnęła mocno i nie odrywała palca. Otworzyła oczy na odgłos krzątaniny. Mimo spuszczonych żaluzji do pokoju przedostawało się dość światła, by mogła rozpoznać Harolda, który stał przy jej łóżku. Nie chciałem cię zbudzić, mamo, powiedział. Wcale mnie nie zbudziłeś, Haroldzie. Miałam sen, ale nie spałam. Usiądź tu przy mnie, kochanie. Chcę ci coś powiedzieć. Nie wolno ci się męczyć, mamo. Straciłaś na chwilę przytomność. Chyba tak, ale wolę nie wiedzieć, niż gubić się w domysłach. To nie potrwa długo. Dobrze, więc słucham. Przysunął krzesło do łóżka i usiadł i wziął ją za rękę. W mroku odszukała jego oczy. To twoje dzieło, Haroldzie, prawda? Twój eksperyment sprowadził tutaj biednego Artura, tak? To zupełny przypadek, mamo. Opowiedz mi o tym. Przyprowadziliśmy próbę. Tak zwaną próbę wstępną.
Wiedzieliśmy, że teoretycznie istnieje taka ewentualność. Dowiedliśmy, że gdyby można było, tak trudno wyrazić słowami, gdyby dało się, wygiąć wymiar, zwinąć go jakby z powrotem, to dwa punkty w normalnej sytuacji oddalone od siebie muszą się zbiec. Obawiam się, że nie wyrażam się zbyt jasno. Nie szkodzi, synku, mów dalej. No więc kiedy generator zagięcia pola był już gotów, nastawiliśmy go na połączenie dwóch punktów, które normalnie dzieli okres 50 lat. Wyobraź sobie długi pasek papieru, na którym zaznaczono dwa punkty i te dwa punkty zostają nałożone na siebie. Tak, i co dalej? To był przypadek. Mogliśmy wybrać okres od 50 do 100 lat. Zdecydowaliśmy się na 50. Uzyskaliśmy zadziwiająco duże zbliżenie, niezwykle duże. Skala błędu wynosiła 4 dni na 50 lat. To nas zdumiało. Musimy teraz znaleźć tylko źródło tego błędu, ale dam głowę, że... Tak, mój drogi, nie wątpię, że to było wspaniałe doświadczenie, ale powiedz mi, co się stało? Przepraszam, no więc, jak już mówiłem, był to zupełny przypadek. Włączyliśmy aparaturę najwyżej na 3 do 4 minut i właśnie wtedy musiał wtargnąć w pole koindencji pasażer na gapę. Szansa jedna na milion. Żałuję, że tak się stało, ale w żaden sposób nie mogliśmy przewidzieć. Odwróciła głowę na poduszce. Tak? Tego nie można było przewidzieć. Przyznała. I co dalej? Właściwie już nic, nie wiedzieliśmy o niczym, dopóki Jenny nie usłyszała twojego dzwonka. Znalazła cię omdlałą i tego jegomościa Artura, który był zupełnie roztrzęsiony. Wtedy posłała po mnie. Jedna z dziewcząt pomogła przenieść cię na łóżko. Przyjechał doktor Sol. Zbadał cię, a temu Arturowi zaaplikował coś na uspokojenie. Zasłużył sobie biedak. Niezła przygoda dla kogoś, kto szykował się tylko na partię tenisa z dziewczyną. Kiedy już doszedł do siebie, powiedział nam, kim jest i skąd się wziął. A to ci prezent. Przypadkowy, żywy i niezbity dowód. I to za pierwszym podejściem. Jedynym jego życzeniem było wrócić jak najszybciej tam, skąd przyszedł. Bardzo był nieszczęśliwy. Przykra sprawa. Doktor Sol od razu chciał mu dać jakiś środek nasenny, bo był na dobrej drodze, żeby zupełnie się rozkleić. I w dodatku nic nie wskazywało na to, że będzie w lepszej formie po przebudzeniu. Nie wiedzieliśmy zresztą, czy uda nam się odesłać go z powrotem. Transferencję do przodu można w uproszczeniu określić jako nieskończone przyspieszenie progresji naturalnej, natomiast transferencja do tyłu powoduje mnóstwo wielce niepokojących implikacji. Doszło do ostrej wymiany zdań, ale na szczęście dr Sol zażegnał spór. Stwierdził, że jeżeli istnieje jakakolwiek szansa na to, że człowiek ma prawo z niej skorzystać i że w naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, by odwrócić to, cośmy z nimi zrobili, w przeciwnym razie na pewno będziemy musieli się przed kimś tłumaczyć. Skąd wzięliśmy takiego czubka? I to sprzed 50 lat. Staraliśmy się wyjaśnić Arturowi, że nie mamy pewności, czy damy radę przeprowadzić to samo w przeciwnym kierunku. A poza tym, z powodu tego 4-dniowego błędu, nawet w najlepszym razie, operacja będzie niedokładna. Wątpię, żeby to pojął. Biedak. Był naprawdę w opłakanym stanie. Pragnął tylko mieć szansę, jakąkolwiek szansę na wydostanie się stąd. Tylko to miał w głowie. W końcu się zdecydowaliśmy zaryzykować. Przecież gdyby się nie udało, no cóż, on by się o tym nie dowiedział. Albo nic w ogóle by się nie stało. Generator był nadal nastawiony na te same parametry. Postawiliśmy jednego człowieka przy aparaturze i zaprowadziliśmy Artura z powrotem na ścieżkę. Kazaliśmy mu iść przed siebie, tak jakby szedł w momencie, gdy to się stało. Daliśmy znak do rozpoczęcia operacji. Środek uspokajający i inne przeżycia sprawiły, że był nieźle oszołomiony, ale próbował wziąć się w garść. Ruszył przed siebie, niepewnym krokiem. Pedantyczny umysł. Był bliski płaczu, a mimo to drżącym głosem usiłował śpiewać. Wszyscy robią tak, wszyscy.
i wtedy zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. Harold zamilkł, po czym uzupełnił z żalem. Dowody, jakie mamy w ręce, nie wydają się zbyt przekonujące. Rakieta tenisowa, prawie nieużywana, ale stary model i kapelusz słomkowy. Pani Dolderson leżała bez słowa. Harold więc znowu przerwał milczenie. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, mamo. Mogliśmy tylko próbować. Ależ tak, mój drogi, i to wam się z pewnością udało. To nie wasza wina, że nie potrafiliście naprawić tego, co się stało. Zastanawiam się tylko, co by się stało, gdybyście uruchomili tę waszą aparaturę kilka minut wcześniej lub później. Ale nie sądzę, żeby coś takiego było możliwe, gdyby bowiem nigdy nie przyszedłbyś na świat. Spojrzał na nią zaniepokojony. Co chcesz przez to powiedzieć, mamo? Nic ważnego, synku. Chyba rzeczywiście, jak słusznie powiedziałaś, był to zupełny przypadek. Chociaż widząc, jak wiele ważnych spraw była dziełem przypadku, mam wrażenie, że jest wszystko gdzieś zapisane. Harold patrzył na matkę, nie pojmując, o co jej chodzi. W końcu zapytał. Ale na jakiej podstawie przypuszczasz, że wysłaliśmy go z powrotem? Ha, ja po prostu wiem, że się wam udało. Przede wszystkim doskonale pamiętam dzień, w którym przeczytałem w gazecie, że porucznik Arthur Waring Batley został odznaczony medalem. To musiał być listopad 1913, a po drugie właśnie dostałam list od twojej siostry. Od Cynthii? A cóż ona ma z tym wspólnego? Zamierza nas odwiedzić. Postanowiła ponownie wyjść za mąż i chciała przedstawić pana młodego. No, może nie tak bardzo młodego. Doskonale, ale nie rozumiem. Cynthia sądzi, że go polubisz. Jest fizykiem. Ale... Pani Dolderson nie pozwoliła sobie przerwać. Jej wybraniec nosi nazwisko Batley. Jest synem pewnego pułkownika Artura Batleya z Nairobi, w Kenii. Chcesz powiedzieć, że to syn tego? Na to wygląda, mój drogi. Trzeba przyznać, że jeżeli te sprawy są rzeczywiście gdzieś zapisane, to jest to zapis bardzo zagmatwany. Niezwykłe, prawda?